Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj do mojego programu zaprosiłam wyjątkowego gościa, panią Katarzynę Milczarek. Co prawda nie muszę pewnie pani Kasi przedstawiać, bo w środowisku jeździeckim jest to bardzo znana osoba, ale tylko przypomnę, że jest to oczywiście multimedalistka, aż 21 medali na poziomie Grand Prix, olimpijka, doskonały, najbardziej utytułowany zawodnik w Polsce, a także doskonała trenerka. Z panią Kasią dzisiaj porozmawiamy o rynku handlu końmi i poprosimy ją o kilka praktycznych rad, jak to wygląda z punktu widzenia tak doskonałego zawodnika i trenera. Powitajmy panią Kasię. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry wszystkim, miło mi. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani tutaj gościć w moim programie. Jak wszyscy wiedzą, jest to taki panel edukacyjny. I pani Kasiu, na rynku handlu końmi zrobiło się ostatnio dosyć gorąco. Rynek ten rozwija się dosyć dynamicznie. Mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczyna jeździć konno sportowo. Jak pani to widzi? Tak, tak, potwierdzam jak najbardziej. I muszę jeszcze stwierdzić, że ta niestety no, przykra pandemia spowodowała, że ludzie interesują się polskim rynkiem koni, tak? Ponieważ były trudności z wyjazdem za granicę. Ci wszyscy, którzy ewentualnie mogliby jeździć i kupować konie za granicą, zostają w domu. Także tutaj, jeśli chodzi o taki aspekt, to akurat pandemia nam troszkę pomogła. Troszeczkę pomogła. No tak, natomiast no chyba też, no jeśli chodzi o takie transakcje zagraniczne, no to jednak nasi sąsiedzi też mają problem, żeby do nas przyjechać, ale tutaj lokalnie chyba ten handel dalej funkcjonuje prawidłowo i z tego, co ja przynajmniej widzę, to ceny koni wcale nie spadły. No podobno i to widzę też, i ludzie, którzy przyjeżdżają, szukają koni, mówią, że ceny bardzo wzrosły. Ceny wzrosły, dokładnie. Ja też rzeczywiście tak przygotowując kontrakty dla zawodników, dla sprzedawców, to widzę, że rzeczywiście konie są drogie i ciężko też w ogóle o to, żeby kupić dobrego konia. Natomiast pani Katarzyno, chciałabym zapytać o taką rzecz, bo do mojej kancelarii zwracają się zarówno zawodnicy, ale i sprzedawcy z dosyć poważnymi kłopotami, które powstają przy transakcjach handlowych. I chciałam tutaj podpytać panią troszeczkę o ten aspekt. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, jak osoba, która no nie ma zbyt dużego doświadczenia w jeździectwie, w hodowli konia, jak powinna podejść do kwestii nabycia swojego pierwszego konia? Od czego w ogóle zacząć? No właśnie, myślę, że każdy, kto zaczął jeździć konno, na pewno jeździ w jakimś ośrodku, prawda? Gdzie są trenerzy, są instruktorzy, są osoby, do których zwróciły się te osoby, które chciały jeździć, o pomoc w instruktażu jazdy konnej. Więc jeżeli już decydujemy się na kupno własnego konia, bo zazwyczaj ktoś, kto swoją przygodę z jeździectwem zaczyna, jeździ na koniach szkółkowych, czy też takich, które są udostępniane przez kluby, przez ośrodki jeździeckie i wreszcie chcemy mieć własnego konia, wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do tegoże fachowca, ponieważ są to, no, jako początkujący musimy się zwrócić do osoby bardziej doświadczonej, a tą najbliższą jest nasz pierwszy trener. No właśnie, pani Kasiu, a proszę powiedzieć, no teraz na rynku, prawda, wiele osób tytułuje się jako trener, doskonały zawodnik. W zasadzie no, w internecie i na wizytówkach wszystko jest dozwolone. Wiemy też, że zawód instruktora jakiś czas temu został zderegulowany. W zasadzie teraz lekcje jazdy konnej może prowadzić każdy. I tak. Gdzie, jak to zweryfikować? Czy rzeczywiście taka osoba ma kwalifikacje?
No właśnie, jest to trudne. To prawda i tutaj internet jest przepełniony różnymi fake newsami, manipulacjami. No ciężko nam, bo staram się wyobrazić osobę, która zaczyna swoją przygodę z końmi i nie ma wiedzy nawet gdzie w tym internecie poszukać wyników danej osoby, która się mianuje świetnym miejscem. No jest taka platforma Zawody Konne, tam można sprawdzić wyniki z zawodów. No, wynik powinien się sam bronić, więc osoba, która ma wyniki sportowe, na pewno jest dobrym fachowcem. Osoba, która na przykład ma, nie wiem, wielki ośrodek, niekoniecznie musi być świetnym zawodnikiem sama, ale ma wiele osób podopiecznych, którzy mają wyniki, to też znaczy, że się na tym zna, prawda? No starajmy się zweryfikować po prostu rzeczywistość, czyli wyniki sportowe lub wyniki uczniów. Pani Kasiu, a proszę powiedzieć, a jak w ogóle powinna wyglądać taka pierwsza wizyta właśnie gdzieś u sprzedawcy, kiedy jedziemy testować konia? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Czy ten koń powinien być już przygotowany do treningu, czy może powinniśmy zobaczyć też, jak się zachowuje w stajni? Od czego pani zaczyna, jak pani wybiera swoje konie? Znaczy ja po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie ten koń ma pochodzenie, tak? Bo to jest też bardzo ważne, tak? No, genetyka. Czy ten koń ma utytułowanych rodziców, czy matka tego konia chodziła w sporcie, czy dała jakieś sportowe konie, prawda? To jest ważne, to jest pierwsza rzecz. Jakie ma pochodzenie, jaki ma rodowód? Druga rzecz to jest też oczywiście zachowanie, jak on się zachowuje w boksie, podczas siodłania. No i na pewno jeżeli próbujemy konia, to ktoś nam go pokazuje, tak? Jakiś jeździec lub też, nie wiem, na ląży, czy też luzem. No zazwyczaj jeżeli kupujemy konia pod wierzch, że tak powiem, no to chcielibyśmy go zobaczyć pod jeźdźcem właściwym, jak on się zachowuje. I tutaj należy zwrócić uwagę na to, czy nie jest zbyt wypłoszony, czy uszy ma do przodu, czy nie ma merda ogonem co chwila, bo to jest oznaka dość jakiegoś zdenerwowania, czy też irytacji z jeźdźcem na górze. No są różne symptomy, które mogłyby świadczyć o tym, że koń nie jest zadowolony z przebywania z człowiekiem i tu myślę, że każdy człowiek, który lubi konie i już jeździ konno, to ma na tyle wyczucia, że się zorientuje. Pani Kasiu, a proszę jeszcze podpowiedzieć tak już bardziej pod kątem sportowym. Kiedy zaczynamy naszą przygodę ze sportem, z takim no bardziej profesjonalnym jeździectwem, czy młodzi adepci powinni decydować się na takie bardziej doświadczone konie, czy może mogą sobie pozwolić na konia młodszego? Jak w pani ocenie powinno wyglądać? No, stara zasada jest taka, że młody jeździec musi mieć starszego, doświadczonego konia, który mu pomoże i który go czegoś nauczy. No to jest oczywiste, jakby zawsze tak było. Natomiast no, też wiadomo, że przy zakupie konia dosyć większości osób, przynajmniej mnie, ogranicza budżet, tak? Że my często mamy ograniczony budżet i tak naprawdę to, co my moglibyśmy chcieć i co nam by się najlepiej nadawało, jest poza naszym zasięgiem, ponieważ jest zbyt drogie. No jeździectwo jest drogim sportem. Koń, jak mówiliśmy na wstępie, konie są coraz droższe, więc tutaj wszystko musi mieć jakby... Wszystko musi mieć jakieś podstawy, tak? Jeżeli mamy nieograniczony budżet, to oczywiście, że dla młodego jeźdźca najlepszy jest starszy koń na poziomie Grand Prix i wtedy to dziecko jeździ klasę C i jest świetnie. Natomiast koń starszy, doświadczony Grand Prix kosztuje dużo pieniędzy i nie wszystkich na to stać. Jeżeli ktoś ma mniejszy budżet, to może sobie kupić starszego konia, niekoniecznie świetnie ruszającego się, ale spokojnego, który już chodził zawody, który jest obyty z tą całą atmosferą i który jest bezpieczny.
Czyli generalnie najlepiej, żeby był to koń już doświadczony. No właśnie, ja też zauważam, że teraz na czworobokach widujemy wiele fenomenalnych koni z fantastycznym pochodzeniem, no ale jednak temperament koni tych jest no dosyć taki trudny, jeśli chodzi o możliwości jakby wykorzystywania tych koni przez młodych jeźdźców, przez juniorów. I bardzo często widzicie fajnego konia, ale tak naprawdę wyniki wcale nie są aż takie wysokie, pomimo tego, że te konie naprawdę spektakularnie się ruszają. I proszę powiedzieć, czy na co w ogóle zwrócić uwagę, kiedy wybieramy tego konia pod kątem takich konkursów właśnie tych mniejszych, juniorskich, młodzieżowych? Czy ten koń rzeczywiście musi mieć niesamowite trzy chody, czy może wystarczy, żeby był po prostu równy i dobrze wyszkolony? Dokładnie tak. Znaczy najważniejsze jest też to, żeby miał dobrze osadzoną szyję i ładne ustawienie, łatwe ustawienie, tak? Bo później, a co to znaczy właśnie, bo to takie jest... No to jest troszkę wynika z anatomii, prawda? Jeżeli szyja jest osadzona dosyć wysoko, nie jest za długa, nie jest za krótka, jest dosyć luźny w ganaszach, tak? Nie ma takiego jakby trudności sam z natury z tym, żeby się pozbierać, to sam chętnie nosi głowę tam, gdzie sędziowie lubią ją widzieć i w obrazku wygląda to łatwo i przyjemnie i są dobre oceny. Natomiast ja często widziałam konie, które no, u nas w Polsce, mówię o naszym rynku, prawda, które zaczynały jako konie bardzo dobrze ruszające się, ale właśnie może ten ruch przerastał jeźdźców, I wcale po kilku latach treningu ten ruch nie został wykorzystany, bo jakby zaniknął, a ten zbyt pobudliwy charakter został. Więc tak jak tutaj pani mówi, oczywiście lepiej jest mieć konia, który jest równy, łatwy w prowadzeniu, bo w efekcie końcowym sędziowie i tak to wyżej ocenią. A przecież jeżeli decydujemy się na jazdę sportową, no to musimy poddać się weryfikacji 3 do 5 sędziów na czworoboku, no i tyle. No tak. Pani Kasiu, a proszę mi powiedzieć, pani zajmuje się też pomocą zawodnikom i ogólnie właścicielom koni, którzy no, dokonali czasami takiego niewłaściwego zakupu. Czasem kupują konie z problemami, bądź właśnie za trudne, konie wymagające korekty. Czy często trafiają do pani takie konie i jakby jaka jest tego przyczyna? Znaczy trafiają właśnie dlatego, że ludzie odbierają naszą stajnię jako stajnię, w której jeżdżą fachowcy, więc no, więc takie konie, które może fachowcom troszkę mniejszym, czyli osobom, które krócej zajmują się tym sportem, sprawiają kłopot, nam sprawiają kłopot mniejszy. Także owszem, często po to się konie daje do treningu, do stajni, takie jak u nas, żeby tą jakość treningu podnieść. Jeżeli, powiem szczerze, no, jeżeli jest to koń do jakiejś takiej korekty, bo się buntuje, czy jest jakiś bardzo niegrzeczny, no to ja też takich koni chętnie nie biorę, bo ja wolę pracować z koniem, którego mam rzeczywiście, mam podnieść jego walory sportowe, a nie po prostu go ujeździć jak dzikiego rumaka. To robią inni. I jeżeli już te podstawy są, to do tych wyższych poziomów my chętnie wtedy te konie szkolimy. Zresztą, no nie powiem, no mieliśmy tutaj kilka osób, które no, latami zostawały pod naszą opieką i te konie, naprawdę koni dosyć młodych, bo przychodziły te osoby z końmi 5-6-letnimi z pomocą dochodziły do poziomu Grand Prix. I to jest fajnie. I to jest super, prawda? Kiedy mamy długi czas na prowadzenie jeźdźca, prowadzenie konia. Natomiast do mojej kancelarii
zgłaszają się ludzie nie tylko z takimi tematami, żeby pomóc im w transakcji, żeby zredagować dokumenty, ale z problemami. I zauważyłam, że ostatnio, no niestety, ale ten rynek handlu końmi wcale nie wygląda dobrze. Bardzo często zgłaszają się klienci, którzy, krótko mówiąc, zostali oszukani. I nie tylko chodzi tutaj o kwestie, załóżmy, zdrowotne koni, ale też o już takie bardzo niebezpieczne sytuacje, że koń okazał się na przykład no, agresywny, na tyle nieujeżdżony, że na przykład stawał dęba, wywracał się z jeźdźcem. Czy jak pani to widzi teraz w obecnych czasach? Czy rzeczywiście to zjawisko jest nasilone? Znaczy... Myślę, że ono się nasiliło w związku z tym, że po prostu więcej osób jeździ konno i chce mieć konie, dlatego ze względu na ilość tak, transakcji. I bardzo dobrze, że ich jest więcej. Ale ja będąc w Niemczech i w większości, mówię przed pandemią, w większości swoje konie takie bardziej wyszkolone sprzedawałam na zachód. Ponieważ u nas był taki trochę paradoksalna sytuacja, wydaje mi się, może to jest subiektywna moja ocena, że część osób właśnie takich, którzy mają więcej pieniędzy, bo dobrego, zrobionego konia to już troszeczkę więcej pieniędzy na to potrzeba mieć. Jeżeli takie osoby były, to one jeździły do Niemiec, do Holandii szukać koni. I tam jakby to prawo dotyczące handlu końmi jest bardzo restrykcyjne. Tam jeżeli koń ma się nadać dla dziecka, to ten kupujący musi zagwarantować, że ten koń pójdzie pod dzieckiem. Jeżeli szczególnie się płaci ciężkie pieniądze za to. Dokładnie. U nas w związku z tym, że takich jakby drogich koni też, znaczy ja nie mówię teraz o drogich koniach, bo to każdy koń może się nadać dla dziecka, może on również być tani. Ale prawo unijne weszło, że tak powiem, w obieg w Polsce kilka lat temu i nie pamiętam, czy mniej niż 10. Mniej tak, niż 10, prawda? Wcześniej mieliśmy prawo z jakimiś wadami zwrotnymi z 50 któregoś roku, w ogóle jakieś archiwalne sprawy i tak naprawdę wszystko była wolna Amerykanka. I tak jak wszystkiego trzeba się uczyć. I my również, ponieważ ten sport się u nas rozwija i ja się bardzo z tego powodu cieszę, że coraz więcej ludzi chce jeździć konno, kupuje konie, popełnia też błędy, prawda? I te błędy weryfikowane są późniejszymi, tak jak pani ma właśnie zapytania i sprawy, a sprawy trafiają również do sądu, prawda? I sąd musi... Teraz na podstawie już prawa unijnego, bo już na tym samym prawie działamy, też weryfikować, czy sprzedany koń dla dziecka, który się zupełnie dla dziecka nie nadaje, bo się wspina i go zrzuca, podlega reklamacji czy nie. No jeszcze 10 lat temu absolutnie nie, nie podlegał żadnej reklamacji, a teraz tak. Teraz te przepisy się zmieniły, tak, i właśnie to jest bardzo cenne, co pani mówi, że rzeczywiście teraz przy transakcjach handlowych bardzo musi pilnować się sprzedawca, niekiedy bardziej niż kupujący, bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, internet jest przepełniony różnymi wiadomościami i często w ogłoszeniach sprzedawcy redagują to tak, że koń no niemalże już jedną nogą jest na olimpiadzie, i że na pewno będzie chodził Grand Prix, składają zapewnienia, że nadaje się dla dzieci i tak dalej. No nie tak. Są przekonujące pokrycie w rzeczywistości. I tutaj sprzedawcy muszą rzeczywiście uważać na takie zapewnienia. No, tak, tak, ale jest też druga strona medalu, bo w momencie, kiedy ja sprzedaję konia, który chodził klasę C czy CC i chodził z dobrymi wynikami, później on, no nie zdarzyło mi się to, ale może się zdarzyć. Ale ten koń zupełnie nie funkcjonuje pod jeźdźcem, który może kupił go na wyrost, czy zupełnie się z nim nie zgrał. Nie, miałam kiedyś taki nawet przypadek, to opowiem. Mhm. Sprzedaliśmy konia Tomka, mistrza Polski w kuc, to był kuc.
jego ten kary kłód, z którym zdobył chyba dwukrotnie Mistrzostwo Polski w kłócach. Jakieś tam jeździł nawet międzynarodowe konkursy chyba we Wrocławiu. I sprzedaliśmy tego konia do Niemiec. Ten koń był tam w Niemczech nawet 2 tygodnie na okres próbny, po czym no, został sprzedany, po czym zwraca się do mnie ten pośrednik, czy też sprzedający, bo to tam poszło jakoś, no nieważne, osoba, która reprezentowała kupującego, że ten koń nie chodzi, bo on był pokazywany na innym wędzidle, jakieś bzdury zupełne. Więc no różne rzeczy, oczywiście no, nie miał żadnych podstaw, żeby mieć pretensje, bo koń chodził również pod dzieckiem i chodził konkursy międzynarodowe, więc na pewno musiał mieć dobre wędzidło i wędzidło, które jest sprawdzane przez stewardów, więc tutaj takie argumenty nie były możliwe do przeforsowania. Więc jeżeli kupujemy konia dla dziecka, to najlepiej, jeżeli ten koń miałby jakieś wyniki sportowe, bo wtedy jest to gwarancja, że on w tym sporcie i na zawodach jakoś się zachowuje i im te wyniki są wyższe, tym zachowuje się lepiej. No właśnie, ale też tutaj wymaga podkreślenia ranga jakby umowy zawieranej, prawda? Że tutaj wręcz w treści umowy ja zawsze klientom sugeruję, jeśli sprzedają takiego już doświadczonego konia, żeby wyraźnie wskazano, że sprzedawca nie gwarantuje tego, że tożsame wyniki sportowe będą osiągane. Nie możemy tego oczekiwać. Także rzeczywiście tutaj to prawo bardzo się zmieniło i o ile pozycja kupujących jeszcze kilka lat temu była trudna, bo rzeczywiście mogli zwracać konie tylko z uwagi na wady zwrotne, no to w tym wypadku, kiedy sprzedawca nie ma dobrze zredagowanego kontraktu, no to niestety może odpowiadać za niezgodność, prawda, no tego konia z umową. Pani Katarzyno, a proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo to, że umowa sprzedaży, no to wiadomo, to jest kluczowa kwestia. Natomiast jak z badaniami weterynaryjnymi, tym TIF-em, czy zawsze pani rekomenduje, żeby to wykonywać, bo czasem słyszę takie głosy, że jakiś instruktor, czy nawet trener powiedział, a to koń taki tani, to po co to badać? Nie trzeba, można to pominąć, szkoda pieniędzy na tego TIF-a. No zazwyczaj jest tani, bo jest chory. No właśnie. Tak, i to jest kluczowe. Po co sobie kupować problem, tak? To jest bez sensu. Natomiast z drugiej strony też nie należy przesadzać z tymi badaniami, bo są takie badania, znaczy na pewno lekarz, weterynarz nasz własny, do którego mamy zaufanie, zawsze nam powie, czy te wady, bo koni bez wad to naprawdę to szukaj ze świecą, więc każdy tam ma jakieś drobne zmiany, nie wiem, w trzeszczkach, jakiegoś chipa, w zależności od wieku i stopnia eksploatacji i do czego my tego konia potrzebujemy, to nasz lekarz nam to powie, czy bezpieczne, czy niebezpieczne. A jeżeli są lekarze, którzy się nie chcą tego powiedzieć, no to szukajmy takich, którzy nam to powiedzą, bo to absolutnie lekarz powinien, badając konia, taką diagnozę postawić. Ja kupując często konie młode na aukcjach gdzieś za granicą, to wszystkie te konie są badane i tam zawsze lekarz określa, prawda? Czy on jest zdolny, czy jest niezdolny i koniec, kropka. I tam to, że on ma jednego chipa, czy coś tam drobnego, to przechodzi, to jakby nie ma związku. On musi być zdolny do pracy takiej, do której... Dla której my ją potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy konia na spacery do lasu, to on może już być troszkę schorowany, wtedy będzie też tańszy, ale do tego lasu spokojnie sobie będzie długo jeszcze chodził, jeszcze nas nie poniesie i na drzewie nie zostawi. To też jest walor jakiś.
Dokładnie. Ja no właśnie, ja też spotykam się z takimi sytuacjami, że zgłaszają się sprzedawcy, gdzie mówią, że no krótko mówiąc, lekarz weterynarii wywalił im transakcję. Bo na przykład był to lekarz, który nie bada koni sportowych i zobaczył właśnie jakiegoś cipa, czy jakąś bardzo drobną rzecz, która zupełnie nie ma wpływu na użytkowanie wierzchowe tego konia, a na pewno nie w dyscyplinie, czy jakby na poziomie, na którym ma jeździć zawodnik, a na przykład lekarz weterynarii powiedział, że nie, ten koń się nie nadaje. I ci ludzie tak płacą za jednego tifa, drugiego, trzeciego i szukają tego konia, który jest bez wad, a tak naprawdę okazuje się, że no więcej zapłacą za te wszystkie badania niż ten koń jest warty. Więc tutaj chyba też trzeba precyzyjnie, prawda, wybierać lekarza weterynarii, że to nie może być taki przypadkowy, tylko chyba to powinna być, prawda, osoba, która rzeczywiście zajmuje się końmi sportowymi. Końmi sportowymi, dokładnie, tak, tak. A jeszcze proszę powiedzieć, bo wspomniała Pani o aukcjach. Wiele osób obawia się tej formy zakupu. Jakie Pani ma doświadczenia z tymi końmi kupionymi z aukcji? No to trochę jest loteria, ale nie powiem. No, jestem troszkę, jestem hazardzistą i robię to. Ale generalnie rozumiem, że... Czasami wyjdzie, czasami nie. Także nie polecam, jeżeli ktoś chce kupić tego jedynego konia, jedynego na daną chwilę i o nim marzy, no to na aukcji, to można kupić konia na aukcji jak najbardziej, ale trzeba pojechać go sobie obejrzeć, sprawdzić i później licytować. I wtedy też no, jest to jakaś tam, prawda, też niewiadoma, bo może możemy go mieć, możemy go nie mieć. No, jeżeli ktoś nas przelicytuje, przekroczy nas budżet, to i tak go nie mamy, więc no i to jest loteria w różnych aspektach. Tak, i też chyba powinniśmy mieć wiedzę taką odpowiednią no, w zakresie tego, jakie jest pochodzenie tego konia, tak, żeby też mniej więcej móc na tej podstawie określić jego predyspozycję. No i więc właśnie, no ja już sobie kupuję konie na przykład z pewnych linii, jakieś lubię bardziej, lubię mniej, coś już po prostu na tej przestrzeni lat byłam w stanie sobie jakieś upodobania wyrobić, tak, co do pochodzenia, że lubię bardziej takie konie. Teraz ja bardzo lubię na przykład konie iberyjskie. Mam teraz no właśnie, właśnie. I chciałam koniecznie Panią o to podpytać. Aktualnie ma Pani fenomenalnego partnera, Ogiera Guapo, którego ostatnio widziałam, też zrobił doskonałe wyniki na międzynarodowych zawodach. No spektakularny koń z fenomenalnym piafem, pasażem. Jak to się stało, że Pani ma konia hiszpańskiego? Ja już wcześniej miałam kilkanaście już lat temu też konia hiszpańskiego, to był wtedy Andaluz, którego doprowadziłam do poziomu Grand Prix, ale ten koń był może, był na pewno mniej utalentowany od Guapo. I no i co? No wtedy to był, byłam zauroczona takim koniem, który, o Jezu, jak on się nazywał? Taki koń, który w Barcelonie siwy, oj, skleroza, zapomniałam. Fuego? Przed Fuego. To był przed Fuego. Tak, Soto na nim jeździł. Aha. Jezu, no zapomniałam. Inwazor. Inwazor. Tak, i on był, to był siwy, wielki ogier i on wtedy na tej fali, ja chciałam sobie kupić takiego, no i pojechałam do Malagi i znalazłam takiego konia, go przywiozłam. No i to jest jakby kolejny koń, którego też znalazłam w internecie. Ale rozumiem, że pojechała Pani go sprawdzić. Tak, oczywiście, pojechałam sobie, zrobiliśmy wakacje. Też do Jerez i go sprawdziłam. Przyjechał tuż przed pandemią, przed zamknięciem. To się udało jeszcze. To się udało go przyciągnąć. No i przez rok popracować i jest coraz lepiej. No i proszę powiedzieć, jakie plany dalej z koniem? Gdzie zamierzamy? No teraz planujemy spokojnie jechać na Słowację.
No i tak powolutku się rozkręcać za czym, jak to nam pójdzie. Super. Pani Katarzyno, ja bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za szereg bardzo cennych rad. Myślę, że nasi widzowie bardzo skorzystają z dzisiejszego odcinka. Tak, znakomity zawodnik, trener, naprawdę no, to jest na wagę złota. Także bardzo dziękujemy. Nie ma za co, chętnie polecam się na przyszłość. Tak, będziemy zapraszać, bo bardzo bym chciała jeszcze porozmawiać z Panią na temat taki jak umowy o trening konia, odpowiedzialność trenerów za powierzone konie. Także myślę, że to też temat warty uwagi. Tutaj moglibyśmy z Pani doświadczenia skorzystać. Także ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Życzę oczywiście samych sportowych sukcesów, no ale to w zasadzie pewnik. Także Pani jest na sukces skazana. Także bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Ja również ślicznie dziękuję, było mi niezmiernie miło i wszystkich pozdrawiam i życzę udanych końskich zakupów i jak najmniej reklamacji, chociaż może to dla Pani nie będzie korzystne finansowo, żeby reklamacji nie było, ale jednak życzę, żeby wszelkie transakcje udawały się i żebyśmy byli zadowoleni z zakupów, tak jak ja jestem z głapą. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy, dziękuję pięknie, do zobaczenia. Do zobaczenia.